Brecken wpadł w taką desperację, że jest gotów układać się z samym diabłem Rajsem. A ponieważ mam ustalić, czy to właśnie Rajs nie ukradł przypadkiem tajnego dokumentu GRE, zgłosiłem się na ochotnika. Siema, witajcie, Belek z tej strony, Dying Light, kolejna porcja tutaj moich wypocin z tą gierą. Mam niewykorzystane punkty umiejętności, to może od razu udamy się w... I teraz tak, zwiększ swoje umiejętności targowania się, obniża ceny w sklepach o 10%. A tutaj możemy wytwarzać wspomagacze. No, może to na tą chwilę będzie chyba lepsze. Zobaczymy. I co teraz? Kup antyzynę od Rajsa, to jest nasze zadanie. Ja na pewno nie pójdę tego zadania robić tak od razu, tylko naprawdę obawię się tutaj jeszcze w tym świecie, zanim jakiekolwiek kroki przed się wezmę. No i samego Rajsa pójdę. Brecken wpadł w taką desperację, że jest gotów układać się z samym diabłem, Rajsem. A ponieważ mam ustalić, czy to właśnie Rajs nie ukradł przypadkiem tajnego dokumentu GRE, zgłoszę się... No, wczytuj mi to. Przepraszam. No i co? Mam iść ładnie do pana Rajsa i się mu przedstawić, tak? Dzień dobry, tutaj jestem zwierzy, gościu. Zawsze są... Ty? Czy mnie słyszysz? Słyszę. Dave, słyszę cię. Coś nie tak? Nie, tylko... Posłuchaj, Crane. To, co robisz, wymaga nie lada odwagi. Wiem, że zdecydowałeś się na to, żeby spłacić dług, bo Amir zginął, ratując ci życie. Zdecydowałem się na to, bo nie ma innego wyjścia. Jak nie dostaniemy antyzyny od Rajsa, ludzie zaczną umierać, prawda? Poznałam Amira tuż po wybuchu zarazy. Nie znaliśmy się długo, ale to był najlepszy i najszlachetniejszy facet, jakiego znałam. Miło. Chciałam tylko ci powiedzieć, że nie winię cię za to. Amir wiedział, jakie jest ryzyko. Aha, Crane. Naprawdę doceniam, co dla nas robisz. Ja... Jade, słuchaj. Pogadamy, jak wrócę z antyzyną, dobra? Dobrze. Postaraj się wrócić w jednym kawałku. Albo w dwóch. Trzymając w ręku nogę. Dobra. Bez jaj, idziemy teraz zbierać fanty. Pewnie ktoś dzwonił w nocy. Dzwonili za 17. A tu dzwonili? Tu za 29 zadzwonili, no, czyli widzicie? No, ludzie dzwonią. Co ja bym musiał zrobić? Co ja bym musiał zrobić? Ja bym musiał sobie może jakieś domki odblokować. Mam mało tego tutaj odblokowanego. Ja bym musiał sobie tu iść w tym kierunku? Może nie, może tutaj. Może tam pójdziemy. Akurat dokładnie w tamtym kierunku miałem zamiar biec. Także lecimy. Dobra, czekajcie. Jeszcze sobie chyba zmienię to, co mam w ręku. Klucz francuski 46, 39, 60 ma pałka policyjna. O gad. Jeszcze tylko jedna naprawa mnie czeka. Kluczem francuskim będę ich tłukł po gębach. Chodź, bucu. No patrz. Co ty, kuźwo? No oni w czymś we mnie rzucali? Cholera, dużo ich tutaj, ja bym chciał zebrać łupy. Otrzymam 3 granaty, nie chcę granatów. Ja bym chciał. No. Spłynął. Ja zbieram sobie tu troszkę fantów. Thank you.
Następny. Leżą? Jeszcze nie? Chodź tu. Jeszcze tu ktoś jest. O kurde, powiem wam, no, nerwówka była. Bo ja nie wiedziałem, że ten koleś... że zombiak może we mnie czymś miotać, kurczę. 75 życia mi zostało, jasna dupa. Bardzo niedobrze. Bo ja w dalszym ciągu muszę dotrzeć w to miejsce, w które pragnę iść. A ja jeszcze tam będę musiał walczyć, nie? Oczywiście. Czy ja z tej chałupy mogę wejść? Czy mogę wejść? Wchodzić do tych domów, czy nie? No nie mogę. Tak to zrobili? Też nie mogę. Coś podobnego. A, czyli to po prostu takie slamsy do parkouru zwykłego chyba, co? Co mi się tak wydaje? Oj. Dawaj, dawaj. Następny idzie. Broń nieskuteczna. Naprawiaj! No. Nara. Kawa. 15 dolców. $120, wow. Nieźle, nieźle. Może, o, jest jakiś batonik, na to liczyłem. Że chociaż 10 punktów życia. 174 zaledwie metrem. O, jeszcze tutaj mogę mieć szansę. No jest chałwa, super. I mamy dwa razy alkoholek. Świetne łowy. Świetne łowy. O. Wchodzimy tutaj. Jest tu co ciekawego? Ani skrzynki żadnej nie ma. A może na dachu? Tak jest. Bateria. O kurde. Nawet nie wiem, jaki był. Pięknie. Ktoś tam się, kurczę, tłucze. O jest, brak miejsca w ekwipunku na gazurkę. Kurczę. Trzydzieści dziewięć gazurka. Tu 32 gazurka, czyli... w sumie nie będę jej podnosił. Ło kurde, tam jest ten bydlak! To on tak jęczy! A ja miałbym tu niby komuś pomóc, czy co? Dlaczego tu jest taka niebieska strzałka? Przyszedłem z ekipą epidemiologiczną. Zespół czwarty. To było dwa dni przed zamknięciem miasta. Mieliśmy chodzić od drzwi do drzwi i sprawdzać, czy ludzie czują się dobrze. No to pukaliśmy do drzwi. Czasem było słychać głos, który brzmiał normalnie. A po wejściu okazywało się, że to przemieniec. Szalony i wściekły.
ale został mu jeszcze taki głos, by mógł robić ludzi w konia. Czasem było ich kilku. Kombinezony nieźle. Są mocne, są z PCW, wzmocnionego podwójną warstwą poliwęglanów. Myśleliśmy, że nic nam nie grozi. Ale okazało się, że gryzonie potrafią to przegryźć na wylot. Czasami widzę kolegów z oddziału guślikających po mieście. Cholernie mnie to przygnębia. A wiesz, co jest najzabawniejsze? Wszyscy są gryzoniami, ale nie mogą gryźć, zabrakło im rozumu, by zdjąć maski. Mówię ci, robi się tu coraz dziwniej. No nie wątpię, nie wątpię. Czyli mam informację na ten temat, że niebieski trójkąt mówi mi o tym, że mam gdzieś okazję na jakąś pogaduchę. Orzechy. Pięknie, już 90 energii mamy. Bardzo mnie to cieszy. A my w którym kierunku się udajemy? W tamtym. Tam był kosz na śmieci? Był. Sznurek i świetnie. O kurde, tam jest coś ma... Nie, dobra, to ja może sobie odpuszczę. Do widzenia. To jest też jakiś sposób. Kurde, oni idą za mną. Krzyki, jakieś hałasy, kurczę, co jest grane? Patrzcie na to! Ilu was tu jeszcze jest? Gin, gnoju. No i pięknie, jedzonko. Coraz bardziej się wzmacniamy po tym, co straciliśmy. I to mnie bardzo, bardzo cieszy. Jest kapusta. Jest kolejna lodóweczka. Pięknie, chałweczka. Alkoholikiem wiadomo. I kawa. I kawa. Tej kawy mam naprawdę. Ja mógłbym chyba zacząć sprzedawać te rzeczy, bo mam ich mnóstwo. I na pewno z tego tytułu przyjdzie kapusta i to niezła. Okrągła sumka. Siemka, dziob gościu. Jakby łatwiej mi się z nimi walczyło? Nie wiem, kurczę, może takie wrażenie mam tylko. metrów mam do celu, to znaczy do zadania. Żeby się przedstawić panu. Oj, z tym to ja nie będę walczył. Chyba, że... Wydaje mi się mocniejszy. Kuźwa! Paskudna gębo! Ja pierdzielę, patrzcie, kolejny. Cofaj się! Jeszcze raz! Trzeba być, kurde, szybkim tutaj, jak nie wiem. Już muchy latają, szybko. Chyba, kurde, klocka nosiła w gaciach. Dobra. No. O kurde, tam jest sporo tych rzeczy.
który? O! Plastik mamy. O, jeszcze jeden, ładnie. Trzeci, Ciekawe jestem, czy w tych punktach, czy w tych miejscach za jakiś czas ponownie będzie plastik. To by było trochę chore. Bo by ludzie mieli po prostu ten, takie zasobniki, do których przychodzili. I udawałoby mi się... O, tam coś jest obok. Po prostu mieliby za każdym razem zaopatrzenie, wiecie, o co mi chodzi, nie? O, tutaj, tutaj nie wiem. Nie chcący uderzyłem, co w to kluczem się sam wystraszyłem tego całego pracy. Gdzie tutaj mam tą mapę? Tutaj jeszcze muszę iść. Co tu jest? Zrzut. No kurde, nie pójdę tam. Ochrona? Nie pójdę tam, gdzie jest zrzut, bo ja podaruję sobie ten zrzut również. Kurde, tylko ja zapomniałem, że... Spieprzaj! Jasna cholera. No, trochę dały mi popalić, powiem wam szczerze. Skurczybyki. Fucking dipshit. Okej. Tu nic nie ma. No tu coś jest, też nic nie ma. Troszeczkę lipa. Mam niewykorzystany punkt umiejętności, tam będzie chyba siła, więc to by się przydało. Będziesz walczyć skuteczniej, uzyskaj więcej wytrzymałości, zwolni dostęp do zestawu umiejętności bojowych. Dokładnie. Mam jeszcze troszkę. Fucking dipshit. Znowu mnie usłyszały te zmory wiedźmy. Gdzie one są? O, już leci, co? Jezus Maria, jak się ich boję. O Boże. Siema. Ja pierniczę. O kurde. Są tu jeszcze jakieś?
Miałem 47 życia. Słyszę kolejnego gnoja. Jest, biegnie tutaj. Chodź, obwiesiu. Ja pierniczę, no. To było, oj, było grubo. 47 życia mam. A ja muszę sobie poradzić jeszcze z wejściem do... No dobra, przez okno wyskakuj, kuźwa gościu. To jest niby ta strefa, tak? Ja chyba sobie tą ostatnią apteczkę teraz użyję. Ja naprawdę nie wiem, co tu może być. Kuźwa. Ja wiem dlaczego. Ano dlatego, że klucz francuski jest spieprzony. Ale już idzie ten tatuś do was. No. Coś zabawy. Coś pewnie jeszcze tutaj leży, bo... Albo muszę zamknąć coś. O, no nie, to muszę zrobić. Oj, ale też jeszcze muszę chyba wykończyć dwóch kolesi, nie? Co, oni są niżej gdzieś? Czy wyżej? No, przeszkadzają mi ewidentnie jeszcze tutaj. A, no właśnie. No, przez łeb. Jeszcze raz. Tak jest! Strefa odblokowana. 23 minuty nagrywki za nami. Co ja teraz mógłbym sobie zrobić? No, mógłbym sobie oczyścić tutaj to miejsce na przykład, tą bezpieczną strefę zrobić. Ale widzicie, jest też tutaj, kurde. Tutaj jest jakiś cel. Jaki to jest cel? Nie no, układ z Rajsem jest tutaj. Ale jaki jest cel tam? Tego to ja nie wiem. Zobaczmy, cóż to ta ochrona jest. Jestem bardzo ciekaw. Dobrze, to było dobre. Ty właśnie jak ja mam... Aha, dobra, tak. Suszone owoce, wow, dużo energii dały, cholera. Ale tam towarzystwa jest, widzę. Bardzo dużo.
O, jakie trupki leżące. Oj, nie. Gdzieś na manowce chciałem się wyprowadzić, sam siebie wyprowadzić na manowce. Oj, gościu. Zapomnij o zombiakach. Istnieje coś bardziej przerażającego. Żywy koszmar, który jest wśród nas. Uspokój się i powiedz mi, co się dzieje. Jestem Babar Kizil i padłem ofiarą najstraszliwszej pradawnej klątwy. To znaczy łykantropii. Łykan czego? No łykantropii. Jestem wilkokłakiem. Widział pan tych martwiaków dookoła? Czy nie jest prawdopodobne, że są tu też inne potwory? Nosyferatu, mumie, wilkokłaki? Dalia, ta wiedźma, mówi, że uleczy mnie łyk mikstury przyrządzonej z czosnku, wilczego dojadu i łyżeczki cynamonu. Niech mi pan pomoże zebrać te rzeczy i doprowadzi mnie w bezpieczne miejsce. Bardzo dobrze zapłacę. Czemu chcesz się dostać do innego schronienia? Jeden z ocalałych. Chyba jest trupożercą. Poza tym kazali mi odejść, bo niby jestem walnięty. Dzisiaj będzie pełnia. Mamy mało czasu. Też nie chcę tego przeciągać. I co, ja mam teraz biec za nim? Ale gościu, ty musisz walczyć z każdym zombiakiem po kolei! Gdzie ty jesteś, koleś? Oj, gościu, ty tej narobiłeś bigosu. Gdzie ty mnie prowadzisz? Gdzie zdupiasz, koleś? Ja ci tu kuźwa pomagam, a ty zdupiasz. Gin. Księżyc już prawie. Broń uszkodzona. Użyj tabu, by ją zmienić. Dobra. Młotkiem będę haratał po ryjach. Dawaj, gdzie jesteś? No, biegnij. O, a to trzeba wypełnić ten pasek, chyba coś mi się z tego wydaje. Ten pasek się uzupełnił. Ten od Barabara. Dosnek, pierwszy składnik. Dobrze, możemy iść dalej. Od razu wyglądasz bardziej ludzko. No na pewno. Takie coś. I oddalam się od miejsca, które miałem sobie wyzwolić, nie? Wilczy dojad. Dojad na wilki. Teraz ostatni zabawek. Chodźmy. Babar, jak zostałeś wilkokłakiem? W zwykły sposób. Nie ma co o tym. Dobra, gościu, nie pieść się, tylko wydupiaj, bo idą na nas. Ale ty nie walcz z palmą. Jeszcze! Kto
tak dyszy? Mój czy jego? Kurwa! Jasna cholera. Patrzcie, on w ogóle na siebie tylko patrzy. Gościu, ja tutaj chcę troszeczkę poprzeglądać, nie? Ja chcę troszeczkę poprzeglądać, bo tu kurczę widzisz kafeja, nie może mnie ominąć, tu nie ma. O! Drugi raz mi się zdarzyło, że to jest takie puste. Co, znalazłeś tutaj coś? Jest łyżeczka cynamonu. Mam wszystkie potrzebne składniki. Tylko się nie przemień teraz w wilkołaka po tym cynamonie. Dopiero będę miał jazdę. O mój Boże! To było ohydne. Tak. Dobra, jestem uleczony. Chodźmy. Czekaj, w dupie tam, chodźmy. Wow! Ani jednego wiedrycha nie zużyłem. Brak miejsca w ekwipunku. No nie mogę, no. Tego klucza francuskiego już nie naprawimy, nie? Rozmontuj, to bierz i to bierz. Gdzie jesteś, gościu? Tam. Kurde. Dobra, dawaj, bo zrobi się wieczór. Mhm. Co ty chcesz z nim walczyć? Ostrożnie. No i co? Obiecał mi nagrodę, wieśniak. To mam nagrodę. To mam kuźwa nagrodę. O, tam ktoś potrzebuje pomocy, co? Ale ten tam brzydko mówi. Cicho, gościu, nie przeklinaj mi tutaj, Sowieci. Ale prawidłowo. Teraz przybiegną do mnie, kurde, biegacze. Na 100% przybiegną. Nie wierzę, że nie. Niech tego nie wiedzą, gdzie ja jestem. Uff, gdzie ja tu miałem iść? Tutaj miałem iść. Punkt nawigacyjny, to była ta ochrona. No, taka ochrona, że rzeczywiście tak się skończyło, że ochrona... No i muszę teraz iść w tym kierunku. Długa mnie droga będzie w kolejnym odcinku czekała. Wolałbym mimo wszystko sobie to miejsce odblokować. Bo ja chyba wtedy tam wystartuję, nie? Będę mógł iść do Rajsa. Troszeczkę już uzbierałem tych wszystkich pierdół. Cukierki. No szkoda, że je wpierniczył od razu, bo tak to by miał, a tak to wpierniczył. To też wpierniczy. Więcej siły z tego nie będzie, co najwyżej pierdnie sobie.
O. Słabe te broni. Gwoździe i taśma klejąca, no i fajnie. 400 metrów mamy. No i tak musiałem zeskoczyć, więc na nic mi było to skakanie w górę. No. Gdzieś tu słyszałem coś. Muszą na wykończeniu młotek, kurde. Dobra, naprawiony już. Sobie pójdziemy w tym kierunku. Kurczę, autostrada jakaś. Spadniemy tu? Oj, spadniemy. Nie, można zbiec. Bezproblemowo. Może tu będzie coś ciekawego? No, bardzo podobne miejsce. Poznaliśmy już kiedyś. Wiedziałem, że nie jestem tu bezpieczny. Oj, wiedziałem. Ej! Gin po czwaro. To jest to miejsce z misji, które... Tak, naprawialiśmy tutaj to wszystko. Ale że drugiej tej nie otworzyłem? Też niewiarygodne. Średnie. O, to nie było mnie tu jednak. Bardzo podobne miejsce. Oni wiadomo, że mają na pewno modele, wklejają je co jakiś czas. No to jest średnie, a tym razem mi w ogóle nie poszło. Oj, dobre, dobrze było. Chyba z roztargnienia po prostu tak. Spierdzieliłem sobie te. Brak miejsca w ekwipunku. Kurczę, to co mam tu zrobić teraz? Gazurka. Upuść. Weź krótki ten. Prosty nóż. Krótki, prosty nóż. Rozmontuj. Weź gazurkę. I pacjenta delikwenta proszę przeszukać. No to jest taka zrurka, której już nie będę w tej... Tych części metalowych jest stosunkowo dużo, więc... Możemy bez kłopotu sobie je odnaleźć. Urwi to. Tak, ja tu byłem. Kojarzę miejscówę. Dobra. 38 minut nagrania jest, to jest już sporo. Myślę, że zrobimy z tamtymi porządek. Dostaniemy się do kolejnego miejsca, które będzie naszą bazą. A co, mam widzę jakiegoś... bandziora. Żebym tu gdzieś na ludzi Rajsa nie trafił, to już taka jest mniej więcej... Pokażcie mi tą mapę. No nie. Ludzi Rajsa zobaczymy dalej. A przed sobą mamy... bezpieczną strefę. No i po rusztowaniach trzeba będzie się dostać, co?
Płoty w mordę jeża kopany. Cześć, Palancie. Jaki normalnie masakrator. Jak przypierdzieli tej w te beczki, to może coś mu się stanie, nie? Albo na stacji paliw. Chciałbym tu mógł przydzwonić, żeby mu coś się stało. Albo go po prostu zostawi, niech sobie rozważa nad swoim życiem. A ja wrócę sobie, o, właśnie tutaj. To zrobiliśmy takie kółeczko. W ciula go zrobiliśmy, że tak powiem. I trzeba będzie coś z tym zrobić teraz. Cholera. Dobrze idę, nawet nie wiem. Ja się tam, przepraszam, dostać. Jasna dupka. No to mi na pewno... Co, ten wraca? Patrz, jaki zdesperowany. Mi się wydaje, że ja tam nie wejdę. Ukradziono zrzut. A, patrzcie, nawet tędy nie mogę wejść. Drabinka tu jest. Alleluja. Dlaczego od razu spojrzałem na prawo, zamiast spojrzeć jeszcze wcześniej na lewo? Nara. Szkoda, że tego nie można kopnąć. Nara, proszę pana. Oh my gosh. No, no. Lecisz. Ty gnoju. Co za śmierdziel, ale mnie wystraszył, kurczę. Patrzcie, jeszcze jeden delikwent, jeszcze dwóch.
gin. Czy jest już tu bezpiecznie? Boże święty, co za jazda. Pewnie korki trzeba włożyć. O, posążek. No i co? Aha, dobra, jest. Super. Moi drodzy, i dzięki temu, że już mi się tutaj udało odblokować tą strefę, mam bliziutko Rajsa, więc nie ma się czego obawiać. Pewno wkrótce się z nim spotkamy, a tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się, na razie.